Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Skyrim. Dosyć długo ta seria się nie pojawiała, ale postanowiłem jednak, że nagram odcinek. Będzie to odcinek, jak zawsze, troszeczkę skrócony, ponieważ nie chcę, żebyście widzieli całą podróż. Oczywiście, jeżeli będą fajne, ciekawe sytuacje, to tego skracał nie będę. Dobra, więc jesteśmy w tym miejscu, więc kolejny punkt został osiągnięty w poprzedniej misji. Tak więc tak to właśnie wygląda. I co tutaj mamy? Jesteśmy przy tych kamieniach. One otwierają te tutaj bramy, czy co, jak to się tam nazywa? Nie wiem, kurczę, nie będę wymyślał i głupot nie będę gadał. Więc chyba tutaj musimy użyć trąba powietrzna. Wychodzimy sobie, no i będziemy musieli się delikatnie rozpędzić. Dlaczego rozpędzić? Żeby właśnie tą trąbę powietrzną użyć. Trąba powietrzna, szybko, 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 jest! Dobra, jesteśmy już. Tutaj, co tutaj jest? A i tutaj jakiś koleś w kokonach, czyli są pająki. No i pająki się pewnie pojawią. Dlatego też musimy tutaj uważać. Aha, i tutaj jest, tutaj jak widzicie, są płomienie. Tutaj właśnie w tym miejscu są płomienie, one się tutaj pojawiają. Akurat teraz nie wyskoczyły nam z tych podziemiów, ale za chwileczkę je zobaczycie. Dobra, zobaczymy, co tutaj jest. Są płomienie, czy nie ma? Są płomienie. Aha, i zobaczycie te pajączki. One sobie tutaj przyjdą teraz do mnie i one powinny chyba właśnie zostać spalone. Jest, został spalony. I dobra, zabijemy go. Czy jeszcze jeden jest? Dobra. Kolejne tu przyjdą, ale kolejne tu przyjdą. Aj, walą we mnie, walą we mnie. Muszę delikatnie tutaj uciec. One tutaj pewnie będą się starały do mnie przyjść. Życia nie mam zbytnio dużo, ale myślę, że powinienem sobie poradzić. One tutaj zostaną zabite. No ja oczywiście sobie wezmę leczenie za chwileczkę, żeby właśnie tutaj to wszystko sobie zapisać, więc tak, naciskamy Q. I czy mam ustawione leczenie? Jest leczenie. Ajaj, jeszcze raz wszedłem w to. Dobra, czyli muszę sobie jednak wziąć magia i zobaczymy tutaj, gdzie to jest. Ulubione, wszystkie wezmę. Leczenie daję do F, do ulubionych. Jest, ulubione mam, dobra. Aha, no i dobra, czyli uzdrawiamy się delikatnie. Jak widzicie, na waszej lewej strony energia się pomniejsza. Tak więc, czy to energia, czy to są po prostu te umiejętności? Dobra, nieważne, zresztą nie będę tutaj wymyślał. Wyciągnę sobie broń. Norski miecz, jest, dobra. No i od razu możemy sobie ustawić jakąś rzecz, na przykład płomienie, trąba powietrzna, zew bojowy, na przykład weźmiemy trąba powietrzna, jest ustawiona, więc na Z ona właśnie tutaj będzie. Wyciągamy sobie miecz, no i idziemy tutaj w to miejsce. Musimy przeciąć te wszystkie właśnie tutaj kokonki. I otwieramy drzwi. No i dobra, tutaj, aha, i kolejne miejsce. Kolejne bardzo ciekawe miejsce. Zobaczymy, co tutaj jest. Wejdziemy do środka. Ciekawe, co tutaj będzie, szczerze mówiąc. O, co to jest? Co to jest? Bardzo ciekawe i interesujące. Tu są jakieś chwytaki i one pewnie nas będą chwytać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale, no, szczerze mówiąc, nie jestem w stanie, więc tutaj Z. Przebiegnę sobie szybko. Czytaj, czytaj, tajemniczy. Smocze dziecię, muszę się z tobą rozmówić, to pilne. Spotkaj się z osobą, która zabrała róg. Aha, czyli okej, bierzemy to wszystko, jak najbardziej sobie to weźmiemy. No i dobra, gdzie my tutaj musimy teraz iść? Tutaj są jakieś grobowce, wszystko to jest tutaj naprawdę bardzo ciekawe. Drewniane drzwi, otwieramy te drzwi, no i co my tutaj mamy? Przeszukamy sobie kufer. Ametyst jest, tak więc to wszystko sobie weźmiemy. Te wszystkie kamienie naprawdę się bardzo przydawają. Złoto, co tutaj mamy? Urna, złota trochę jest, więc sobie to wszystko przeszukamy. Widzicie, że to się przydaje, więc jest to dosyć ciekawe, takie można powiedzieć, odkrywanie tych rzeczy. I nie wiadomo nigdy, co się po prostu może trafić. Dobra, idziemy sobie dalej do kolejnego punktu. Tutaj zbytnio dużo, jak na razie widzicie, że nie ma po prostu skracania gry, ponieważ jest dosyć ciekawie, więc nie chcę tego skracać. Dobra, wchodzimy sobie dalej.
Nie wiem, czy tam jakieś umiejętności mamy już do zrealizowania, chyba jednak na razie nie, ale nie jestem pewny, potem to zobaczę i sprawdzę. No szczerze mówiąc, jak na razie czuję się taki troszkę przytłoczony tym wszystkim tutaj, tym jaskinią, tymi grotami. Nie jest jakoś bardzo miło. Użyj dźwigni. Okej, ten kamień się tutaj osuwa. No i co tutaj mamy? Czy coś tutaj będzie? Jak na razie nie widzę. Może tutaj po prostu przeszukam to wszystko. Chociaż kilka rzeczy. Tu są jakieś te mikstury. Ja tych mikstur nie chcę, ponieważ no tutaj chyba są puste jednak. Tu jest jakaś skrzynka jedynie jeszcze. Zobaczymy tą skrzynkę sobie. Co my tutaj w tej skrzynce będziemy mieć? Mikstura celnego strzału. Bardzo fajna mikstura i bardzo, bardzo przydatna, więc tą miksturę na pewno będziemy wykorzystywać. Co my tutaj jeszcze mamy? Szczerze mówiąc, są całkiem tutaj ciekawe miejsca. Weź. Wszystko weź. Dobra, nie będę przeszukiwał tych wszystkich rzeczy. Bez sensu. Tam niektóre po prostu skrzynki, niektóre są puste, a i tu widzimy już czachy. No i dobra, zobaczymy sobie pierw mapkę. Aha, czyli idziemy w dobrym kierunku. Tutaj widzę już, ktoś poniósł śmierć, więc właśnie będę musiał uważać chyba. Ktoś tu pewnie jest, a raczej na pewno. Co mnie szczerze mówiąc nie cieszy. Dlatego też zapiszę sobie grę, zapiszę sobie w tym miejscu, żeby po prostu ten save był, ponieważ nie chcę potem mi się przechodzić jeszcze raz tego samego. Co my tutaj mamy? Zobaczymy, czy coś nas tutaj czeka. Nie wiem, czy może ja tutaj byłem już wcześniej, nie pamiętam. Trochę dawno w tą grę grałem, więc właśnie tak to wygląda. Dobra, pobiegniemy sobie troszeczkę szybciej do przodu. Chyba w tamtym kierunku musimy się kierować. Tam są jakieś drzwi. Dobra, jest. Czyli idziemy w kierunku odpowiednim. Może zobaczymy sobie, co on tutaj kryje. Wino, złoto. Szczerze mówiąc, nie ma tutaj nic, co by mnie jakoś bardzo, bardzo interesowało. Więc tak po prostu przejdziemy sobie dalej do kolejnego miejsca. Aha, i wychodzimy stąd. Więc zobaczymy sobie mapkę. Ale dobra, pierwsza sobie stąd wyjdę. Czyli wychodzimy na zewnątrz. Tutaj w tym miejscu właśnie się znajdowaliśmy wcześniej. Jakieś tam misje temu. Co my tutaj mamy? I oddzielnik L, mapa zbliżenia. Okej. Idziemy teraz, musimy iść, tam jest ten punkt, czyli no cóż, bardzo daleko. Szybka podróż do miejsca obóz cichych księżców, tak, czyli szybką podróż wykorzystujemy. No i nareszcie możemy ją wykorzystać, ponieważ jak wiecie, w poprzednich odcinkach był z tym kłopot. Więc dzięki temu nie muszę aż tak bardzo skracać gry. Co mnie oczywiście bardzo cieszy. Tam są ci wielcy... te giganty, tak zwane. Wielcy, te giganty. Właśnie tak. Więc tam się nie udajemy. Uważam, że właśnie tutaj będziemy musieli jeszcze iść spory kawał. Więc tam właśnie. Czy mogę tutaj szybką podróż wykonać? Jest! Okej! Okay, tak, szybka podróż. Więc przechodzimy od razu tutaj do tej wioski, do tego tam domku. I przechodzimy właśnie do kolejnego miejsca. I dzięki temu jesteśmy bardzo blisko. Wrogowie, a i tutaj nas wrogowie, czyli my tutaj niestety tutaj po prostu jesteśmy wrogami. Ostatnio chyba zaatakowaliśmy kogoś, no i niestety właśnie tak to wygląda. No cóż, muszę uciekać, no i niestety tak to właśnie tak to jest. Szybka tutaj podróż, no i... Oh yeah! Jo, kolo! Zabiłem cię! Przeszukamy sobie go. Gotowana wołowina! Granat, klucz jakiś, okej, to weźmiemy. Wytrych złoto sobie weźmiemy. Żelazny topór wojenny, jakiś sygnet? Nie, niepotrzebne mi to wcale. No i dobra, gdzie my tutaj musimy w ogóle dojść? Czyli, aha, spotkaj się z osobą, która zabrała róg. Czyli ten róg chyba będziemy musieli odebrać. Jest kolejny koleś. No i z kolejnym kolesiem będziemy musieli tutaj stoczyć walkę. O, forgive me, Thane. I didn't realize it was you. We'll look the other way this time. But even the Jarl's influence has its limits.
A więc widzicie, że jednak rozmawia z nami. No i dobra, tutaj schowamy sobie ten łuk. Boże, łuk, co ja plotę, miecz, ale wielki ten miecz, jest na całą postać w sumie. No więc jak widzicie, dosyć ciężko także tym mieczem się posługiwać. Dobra, więc idziemy sobie do tego miejsca i spotkamy się z osobą, z którą musieliśmy się zabrać. A jest, okej, okay, czyli w to miejsce musimy się tutaj przedostać. Otwórz, otwieramy. Co nas czeka w tym miejscu, nie wiem. Pewnie się przekonamy. Okej, okay. Laseczka, rozmawiamy. Chcę wynająć pokój na poddaszu, 10 sztuk złota. Czuj się jak u siebie w domu, okej. Będę się czuł. Dobra, wszystko. Gdzie tu jest ten koleś, co musimy się z nim spotkać? Czy coś tutaj możemy kupić? Ukradnij. Nie, nie będziemy kraść. Nie będziemy kraść. My kraść nie będziemy. Jesteśmy dobrymi wędrowcami. Jesteśmy osobami, które po prostu tutaj nie kradną, nie oszukują. No i dobra, gdzie my tutaj będziemy musieli teraz iść? A więc jednak, jeszcze raz muszę tam wejść. No, nie było żadnego znacznika, więc wejdę jeszcze raz. I z kim ja tutaj muszę porozmawiać? Pewnie z tym kolesiem. Gdzie tutaj jest ten punkt, ludzie święci? Spoko, napiję się. Może tutaj gdzieś na zewnątrz ten koleś jest, bo w sumie ja no, nie jestem przekonany akurat. No ale ewidentnie każe mi tutaj wejść. Dobra, przejdziemy się pierdalej, zobaczymy, może tam coś jest. No ale nie, nie wiem, no kurczę, no. Powiedzcie mi, gdzie ja mam iść, ludzie. Nie no, ewidentnie jestem w tym miejscu. Czyli muszę porozmawiać sobie z tą osobą. Co my tutaj mamy? Dziennik. Spotka się z osobą, która zabrała róg. No i gdzie jest ta osoba? Cele, okej, okay, tutaj mamy tak. Po wykazaniu się znajomością słów mocy oraz umiejętnością krzyku mam poddać się ostatniej próbie jakiegoś tam kolesia i odszukać róg Jurgena. Okej. Okay. Porozmawiajmy. I'm the innkeeper. Next to the door, the room on the left. Obok drzwi pokój po lewej. Okej. Okay. Okej, okay. Obok drzwi pokój po... A, i tam są jakieś drzwi, tam są jakieś drzwi. Dobra, do tych drzwi wejdziemy, drzwi... Może tutaj coś jest. Śpi. Dobra, weźmiemy sobie spanie, niech jest... Okej, okay, 11. Niech będzie właśnie tak, jak ma być. Więc może tutaj musimy po prostu się przespać, żeby... żeby właśnie... dojść do kolejnego miejsca. Tak, ja jestem tym smoczym. O, jest! Jest, okej, okay. Czyli jeszcze musimy z nią porozmawiać. Rozmawiaj. Aha, nie tutaj, chodź. Czyli musimy iść, dobra. Czyli właśnie w tym momencie idziemy za fajną laseczką. Ona chce, żebyśmy za nią szli, tak więc za nią idziemy. No, ale ona nie chce, żebyśmy szli, no i tutaj prowadzi nas do sypialni. Ludzie, co tu się będzie działo? Masakra. Masakra. Chyba nam ten różek da. Róg. Zamknij drzwi, wtedy porozmawiamy. Okej, okay, zamykam drzwi. O, myślałem, że to szafa jest, a to jest takie przejście. No, zarąbiście, dobra. Więc widzicie, że wchodzimy w coraz fajniejszą, fajniejsze momenty gry i jest to całkiem, całkiem przyjemne. Fajne tutaj mikstury, wszystko, wszystko spoko. Tak, mają cię za smocze dziecię, to ty wzięłaś róg? Po co te wszystkie tajemnice? Tajemnice. Ostrożności nigdy za wiele. Czego ode mnie chcesz?
needed to make sure it wasn't a Thalmor trap. Aha. Okej. Czyli uważała, że my jednak wprowadzamy ją w błąd, no i w pułapkę, ale my tacy nie jesteśmy, więc właśnie tak to wygląda. Mów dalej, słucham. Słyszałam, że możesz być smoczym dzieciem, no i jestem, elfko. Od tyłu wyglądała ładniej. No ale dobra, poczytajmy te dialogi, one też są bardzo ciekawe i tutaj naprawdę wiele rzeczy można się fajnych dowiedzieć. Co my tutaj jeszcze... Jeśli nie ufasz, to już samo przejście tu było głupotą. Okej, dlaczego zabrałeś smocze? Jako nieliczny pamiętamy, że smocze dzieciom zostało stworzone do zniszczenia smoków, więc właśnie w tym się specjalizujemy. Oczywiście, że umiem. Więc widzicie, że dialogi także dosyć rozwinięte, całkiem fajnie. Okej, to już zrobiłem, zapomniałem, włączyłem to jeszcze raz. To jej wrogowie, więc ciekawe, czy my tu czasami nie będziemy musieli sobie z nimi poradzić i uporać się z tymi wszystkimi żołnierzami. Co my tutaj jeszcze do powiedzenia będziemy mieć? W sumie to wszystko, więc może tab. Zobaczymy, czy... No nie no, jeszcze muszę z nim porozmawiać o czymś. Musisz mieć pewność, więc coś będziemy musieli zrobić. Więc ci są wyjątkowo przewidywalni, no i my tutaj rozmawiamy z nią, rozmawiamy, no i do czego to dąży? Co my tutaj jeszcze? Więc ciekawe rzeczy się dowiadujemy. Więc warto się w to bardziej zagłębić. Jak brzmi szaleństwo, wiesz o tym? Czy wiesz, jak brzmi definicja szaleństwa? Far Cry 3. Dobra, wracamy do Skyrima. Kurhamy odwiedziła starożytne, więc tutaj ona dosyć dużo wie i tutaj możemy się fajnych rzeczy dowiedzieć. Tak więc sobie tutaj dalej, co nieco po... Dokąd zatem zmierzamy? Więc okej, jesteśmy tutaj... Chodźmy zabić smoka. Okej, dobra. Dobra. No i teraz musimy iść zabić smoka, czyli wracamy się do kolejnego tutaj miejsca. No i chyba musimy iść do tego jednego z kolesi pewnie i będziemy się z nimi mierzyć. Zobaczymy, co nas czeka, Aha, no i tutaj zobaczymy, gdzie mamy w ogóle iść. Aha, idziemy w tamtych kierunkach. No i tam także są punkty, do których będziemy po prostu szli. Myślę, że przyda nam się w tym przypadku przyspieszone tempo. Nie będziemy przynajmniej musieli całej tej podróży oglądać. Okej, tak więc znajdujemy się, jak widzicie, już w tym zamku, no i do tego zamku musimy po prostu dojść. Więc idziemy swobodnie po schódkach do góry, no i otwieramy drzwi, te wielkie drzwi. No i myślę, że tutaj na pewno będzie działo się coś ciekawego. Zobaczymy, co w ogóle tutaj będziemy musieli zrobić. Są ci mnisi. Nie wiem, czy ich tak można nazwać, ale ja ich tak nazwałem. Więc dobra, lecimy sobie tutaj dalej. Zobaczymy, co tutaj jest. Jest koleś, więc z tym kolesiem sobie tutaj porozmawiamy. Rozmawiaj. Udało mi się, oczywiście, że tak. Haha, czyli ogłasza nas smoczym dziecięciem.
Więc dobra, lecimy sobie za nim. Prowadź do przodu, panie. Całkiem przytulnie tutaj mają, chociaż przydałaby się jakaś świeczuszka, ale jak widzicie, nie ma nic. Jest dosyć mrocznie. Okej, do tego kolesia chyba tutaj pójdziemy. Pchać, okej, czyli uczymy się kolejnej rzeczy. Dzięki trzem połączonym słowom krzyk będzie jeszcze mocniejszy. Korzystaj z niego mądrze, okej. Okej. Uznaliśmy nową moc! Jest, okej. Chcemy z tobą porozmawiać. Jakie modły są tutaj wykonywane i wygląda to zacnie. My musimy tutaj wytrzymać te krzyki ich wszystkich. Okej. Wytrzymujemy. Jeszcze będą jakieś czy nie? Wysoki Hronkhorn stoi przed tobą otworem, więc widzicie, że kolejne zadanie jest wykonane. No i wszystko jak na razie idzie bardzo dobrze. Misje są także znakomite i ta gra naprawdę jest bardzo wciągająca. Zobaczymy sobie mapę. No i w które miejsce my musimy iść? Musimy iść tam daleko. No ale to co tam będzie się działo, no i ta podróż na pewno w kolejnym odcinku. Zapraszam was na ten odcinek bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Hej!